sobotę, w poniedziałek dwa pierwsze mecze w Gdyni, to jest pierwsza runda play-off. Jaka atmosfera w drużynie, jak przygotowywaliście się do tego? Co tych ważnych spotkań? No, przygotowaliśmy się ciężko, każdy trening, na każdym treningu było widać, że chcemy wygrać. Atmosfera jest dobra, jedziemy po zwycięstwo. W sezonie zasadniczym przegraliście 3 spotkania. Ostatni mecz wygrany w Zaseko to jest w listopadzie. Po 3 mecze z rzędu przegrane. Czy to nie obawiacie się tego? Czy to będzie mecze? Nie, ja myślę, że play-off rządzi się swoimi prawami i na pewno to będą inne mecze. I my jedziemy trochę z innym nastawieniem i myślę, że Prokom też będzie troszeczkę inaczej się prezentował, bo to tak naprawdę są 2 mecze w bardzo krótkim czasie, a drużyna z Gdyni nie dysponuje zbyt długą ławką, więc to też będzie nasza przewaga. To będzie decydowało w tej rywalizacji, bo jednak jest do 3 spotkań, co mecz, co 2 dni i praktycznie teraz mamy, no na pewno mamy szerszą. Ja myślę, że może być to jeden z kluczowych elementów. Może nie ten najbardziej, ale myślę, że na tym można opierać swoje domniemania, czy wygramy, czy nie. Na pewno mecze będą zwycięskie, jeśli będziemy dobrze bronić. Analizowałeś się ten ostatni przegrany mecz, czy już do tego nie ma sensu wracać? Teraz już wszystko, nic się nie liczy, decyduje właśnie tylko ta dyspozycja. Analizowaliśmy i pod kątem naszych błędów, i pod kątem gry Prokomu, jak grali przeciwko nam i na co musimy się po prostu przygotować. Dla ciebie taki szczególny mecz? Ostatnio wydarzenie rodzinne, powiedz jak jak śpisz? Jak śpię dobrze, bo na razie jeszcze tutaj nie ma ze mną malutkiej i żony, więc czekam aż przyjadą, ale wydarzenie naprawdę wspaniałe i myślę, że dodatkowa motywacja też jest. Kołyska będzie jak wygracie, także tego życzymy. Okay. Dziękuję bardzo.